Konkursy budzą zainteresowanie, nagrody, motywację do zabawy. Miejski Dom Kultury w Moławie zdaje sobie z tego sprawę i zaproponował. Zajęcia plastyczne związane z wykonaniem własnoręcznym maski karnawałowej to krok ku wygranej. Trwa przyjmowanie ozdób balowych na twarz, na konkurs. Była to taka podpowiedź dla dzieci i młodzieży w związku z ogłoszonym przez nas w grudniu konkursem na najpiękniejszą, najbardziej oryginalną maskę karnawałową. 28 grudnia ogłosiliśmy konkurs i do 22 stycznia czekamy na e pracę. Pod okiem jurorów znajdą się prace juniorów od 6 do 15 roku życia. Będą zwycięzcy i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ogłoszenie wyników na początku lutego. Jest więc czas, by zabłysnąć. Regulamin na stronie MDK. Technika wykonania maski jest dowolna, natomiast zachęcamy zwłaszcza tych najmłodszych, żeby spróbowali swoich sił samemu. Także rodziców prosimy o asystę, ale proszę zlecić wykonanie dziecku maski samodzielnie. Mamy ferie inne niż wcześniejsze, ale formuła online działa. Zajęcia plastyczne oraz taneczne czy warsztaty kulinarne mają swoich wiernych uczestników. Grunt to zająć sobie wolny czas i lepszych dni wypatrywać, nie nudząc się.